twój zespół chyba najwięcej w Polsce pojeździł. To może zaprocentować szczególnie na początku sezonu? No jeśli będzie sezon opóźniony, to myślę, że niewiele, bo wszyscy zdążą się najechać, ale my to robimy głównie pod naszą młodzież, żeby jak najwięcej tej jazdy miała, bo wiadomo, że zeszły rok był króciutki, zeszły sezon, bodajże 3-miesięczny i tej jazdy nie mieli zbyt długo. Dlatego teraz staramy się nadrobić to co można podczas treningów. Jak ta młodzież się sprawuje? Na razie nie można co wniosku wyciągać, bo wiadomo, że to z młodzieżą jest tak, że jeden potrzebuje 2-3 treningi, żeby gdzieś tam wszystko sobie przypomnieć, inny potrzebuje 10-15, także na razie nie ma co oceniać, jeździmy i będziemy jeździli tak dużo, jak się tylko da. Na początku gdzieś tam sztywna jazda, teraz już tam się zaczyna delikatna rywalizacja między kolegami i w sumie mi się to podoba. Te pierwsze treningi to wszyscy jechaliśmy na rozciągnięcie kości, na rozprostowanie i każdy gdzieś tam nie chciał wariować, a z treningu na trening wygląda to coraz lepiej, nasi juniorzy też, także możemy się tylko cieszyć. Testujecie już silniki, czy na razie to są tylko treningowe i takie jazdy, powiedzmy tak, na rozjeżdżenie? No w moim przypadku akurat to jest silnik, w którym w tamtym roku trenowałem, więc jest to silnik treningowy. Staram się go też tam gdzieś dopasować, bo wierzę w niego i na pewno myślę, że na niejednych zawodach na nim jeszcze pojadę. Tak obserwując Ciebie na tych treningach, widać, że chyba poprawiłeś element startu. Jest to bardzo możliwe, ponieważ całą zimę gdzieś tam trenowałem starty na pitbike'ach, tak? Spaliłem gdzieś przy tym parę kompletów sprzęgieł i ta praca jednak nie poszła w las. To była kwestia techniki startu bardziej, czy refleksu, jak to wygląda? Bardziej techniki startu gdzieś tam, bo refleks jest tam mniej więcej od urodzenia i raczej ciężko jest go poprawić. U mnie jest jaki jest, ja myślę, że jest dobry, a już po prostu było poprawienie techniki startu, bardziej gdzieś tam panowanie nad motocyklem, żeby wyczuć ten moment, w którym on jedzie do przodu, a nie się podnosi do góry i po prostu to wyczułem i widać efekt. Pogoda w najbliższych dniach ma się popsuć na dobry tydzień prawdopodobnie, to teraz pewnie będzie przerwa, ale też będą decyzje odnośnie startu ligi, to pewnie dalszy plan przygotowań będzie pod to ułożony. No tak, 16 mamy tą telekonferencję z GKS Rzetem i myślę, że tam już wtedy zapadną jakieś decyzje odnośnie startu ligi. Sparingi, jak będzie wyglądała ta kwestia? No też to słychać plotki, że w Ekstralidze ma być podobnie, także myślę, że wszystkie sparingi będą przełożone na późniejszy termin. Kiedy spodziewasz się obcokrajowców tutaj na treningu? No przeciągamy ich tak, bo mieli być już, ale ze względu na to, że sezon jest opóźniony, to tak co chwilkę to ten przyjazd tylko opóźniamy. No zobaczymy. Przyjadą wtedy, jak będzie to naprawdę potrzebne. Nikolaj chyba przyjeżdża w piątek. Oliver miał być w ten poniedziałek, ten miał być przełożyliśmy to na następny poniedziałek. Jeśli tych sparingów nie będzie, no to zobaczymy. No. Oni nie potrzebują tych, chociaż Nikolaj już trenuje cały czas, a każdy, mówię, ma indywidualny tok przygotowań, zobaczymy, jak to będzie potrzebne.